Do konsultacji trafił projekt pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Pilotaż w pierwszej kolejności obejmie Mazowsze. Plan odbudowy zdrowia Polaków zapowiadany przez rząd ma objąć pięć elementów. Zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opiekę i rehabilitację po covidową. Program profilaktyki dla osób 40, plus, Krajową Sieć Onkologiczną oraz Krajową Sieć Kardiologiczną. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczącego pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Oświadczył dziś na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Pilotaż sieci będzie realizowany na Mazowszu przez 18 miesięcy. Po czterech miesiącach od startu pilotażu ma być on rozszerzony o dwa kolejne województwa. W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący, którym ma być Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz ośrodki współpracujące poziomu pierwszego i drugiego, których zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których rozpoznano bądź podejrzewa się problemy kardiologiczne. Koszt pilotażu oszacowano na ponad 35,5 miliona złotych.